Smutne wieści docierają do Dawida, bo okazuje się, że zginął zarówno jego wielki przyjaciel Jonatan, jak i ojciec Jonatana, czyli król Saul. I Dawid płacze, Dawid rozdziera swoje szaty, Dawid lamentuje nad tym, co się stało, nad wielką klęską, nad wielkim upadkiem tych wielkich bohaterów, jak ich nazywa. No przede wszystkim płacze po stracie swojego przyjaciela, ale to co jest ciekawe, płacze też i lamentuje po stracie tego, który był jego wielkim wrogiem, Saul, który go ścigał. I wydaje mi się, że ten płacz Dawida, coś, co wypływa absolutnie z jego serca to jest coś, co może stać się dla każdego z nas modlitwą. Płacz na modlitwie nie jest niczym złym, ani strasznym. Oczywiście nie chodzi o to, żeby wymuszać w sobie jakieś uczucia, ale jeżeli z naszego serca w danym momencie na modlitwie wypływa jakiś smutek, wypływają jakieś łzy z naszych oczu, to nie warto tego powstrzymywać, tylko płakać przed Panem, pytać Go, dlaczego tak się stało, dlaczego doszło do takiej ani innej klęski w moim życiu, dlaczego, Panie Boże, mnie tak doświadczyłeś? Dlaczego nie słyszysz mojego wołania? To są wszystko słowa, które możemy odnaleźć w psalmach. I warto tak odważnie postępować przed Panem, tak na modlitwie przed Nim stawać, autentyczni, nie tylko właśnie z tym wszystkim, co dobre, ale też pytając odważnie Pana Boga o przyczynę swoich nieszczęść. I być może Pan Bóg da nam takie światło, być może wskaże nam drogę wyjścia. Jest jeszcze jeden taki bardzo cenny płacz, do którego też bardzo zachęcali ojcowie pustyni. Którzy mówili, proś dla siebie o dar łez, dar łez skruchy, czyli płacz nad tym, co w moim życiu jest klęską. A największą klęską jest oczywiście grzech, który nas oddziela od Pana Boga, który przynosi śmierć. Nad którym warto zapłakać, bo to jest coś, co mnie niszczy, co niszczy moją przyjaźń, moją miłość. I warto prosić o ten dar łez. Nie bać się tego daru, nie bać się płakać przed Panem, bo to jest płacz, który oczyszcza. Który przynosi ostatecznie obmycie, odrodzenie, przynosi ostatecznie pokój? Jak bardzo istotne jest um, mieć kontakt ze samym sobą, być człowiekiem zintegrowanym wewnętrznie i zewnętrznie. Jak to zrobić? Oczywiście poza tymi naturalnymi sposobami, o którym mówiłem kilka dni temu, ale czasami trzeba uleczyć to, co związane jest z naszą psychiką, z naszym ciałem. To także takie inne metody jak robienie sobie codziennego rachunku sumienia. Przyjrzenie się sobie, taka swoista introspekcja. Co dzisiaj zrobiłem, co mogłem zrobić, do czego Bóg mnie powołał, co, za, co zaniedbałem. Może znalezienie stałego spowiednika, który z zewnątrz, może trochę bardziej obiektywnie niż ja sam, spojrzy na moje życie i czasami zwróci mi uwagę na to, co robię, bądź czego nie robię. To może też zadanie sobie pytania, czy ja mam w życiu chociaż jednego przyjaciela, któremu pozwalam mówić prawdę, czy też selekcjonuję znajomych i przyjaciół według tego właśnie, czy mówią mi miłe rzeczy. Ale to także stawać na medytacji, stawać na medytacji przed Bogiem i badać swoje serce, prosząc Go o to, aby On pokazywał mi to, co może być czasami dla mnie samego ukryte. Mogę się starać być zintegrowany, starać się mieć kontakt ze sobą. Dzisiaj Jezus staje wobec takiej sytuacji, że zarzucają mu coś złego. Nie pierwszy raz i nie ostatni. Ale Jezus chyba najbardziej, na pewno najbardziej ze wszystkich ludzi ma kontakt ze samym sobą, wie o tym, że zawsze coś na niego znajdą. No pomyśl, jeżeli na Jezusa, który był bez winy, coś znaleźli, czy nie znajdą czegoś na ciebie, na mnie? To oczywiście niekoniecznie musi być tylko związane z tym, że naprawdę gdzieś jestem słaby. Może to być po prostu związane z czyjąś zawiścią, zazdrością, pychą, mierzenia własną miarą. Żeby nie dać się zwariować, potrzebny jest właśnie ten dystans, ta introspekcja, to spojrzenie na samego siebie nie w momencie, w którym mi coś zarzucają, ale zanim do tego dojdzie. Kontakt ze sobą, sobą ze samym sobą muszę mieć na co dzień, a nie tylko w momencie kryzysu. Nie zatrzymywać się, już o tym mówiliśmy, ale dzisiaj przypomniała mi się e, taka deklaracja, którą kiedyś przed samym sobą i przed Panem Jezusem złożyłem, kiedy byłem w sytuacji wyrzucania mnie prawie już z zakonu. I pamiętam, że wtedy sobie powiedziałem, że tak długo, jak mnie z Niego nie wyrzucą, ja z Niego nie wystąpię będę robił wszystko, żeby wypełnić jak najlepiej moje powołanie, ale dopóki mnie nie wyrzucą, nie wystąpię. No jak widzicie minęło prawie 25 lat i jestem nadal e, tą deklarację niniejszym składam ponownie. E, nie zatrzymuj się i nie rezygnuj z tego, co robisz tylko dlatego, że ktoś negatywnie ocenia Ciebie i Twoje postępowanie. Spójrz w siebie, znajdź to, co rzeczywiście jest w Tobie słabie, słabe i zmieniaj to, oczyszczaj, nawracaj się, ale nigdy nie schodź z tej drogi. Jeżeli oczywiście to jest dobra droga, jeżeli ona jest naznaczona dobrem, jeżeli jesteś w grzechu, to z Niego uciekaj.